przy rzymskokatolickiej parafii Bożego Miłosierdzia we Lwowie powstała kuchnia charytatywna imienia świętego Józefa Bilczewskiego. Codziennie przygotowywana jest tu gorąca zupa i pieczone bułeczki dla samotnych osób starszych, potrzebujących i ofiar wojny. Cały niezbędny sprzęt do tej kuchni ufundował mecenas z Polski, który w pierwszych miesiącach pełnoskalowej inwazji Rosji przeciwko Ukrainie udzielił celowej pomocy, dzięki której nakarmił uchodźców z Ukrainy, którzy masowo szukali schronienia w bratnim kraju. Proboszcz parafii Bożego Miłosierdzia, ksiądz Rafał Zborowski, wybudował odpowiedni budynek obok kościoła parafialnego, znalazł ludzi, którzy byliby gotowi do pracy w tym formacie i dziś dożywia potrzebujących mieszkańców miasta w Rzęsnej oraz w centrum Lwowa, w pobliżu Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kuchnia charytatywna przy parafii Bożego Miłosierdzia rozpoczęła pracę wiosną. W pierwszą niedzielę po Wielkanocy miejsce, pracownicy i ich działalność zostały poświęcone przez Edwarda Kałę, biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej. Udało nam się włączyć do pracy dwóch parafian. Codziennie przygotowują świeżą zupę, a chleb i bułki piecze małżeństwo uchodźców z Chersonia, Maria i Aleksandr. Przed wojną mieli własną piekarnię, jednak w związku z inwazją wojsk rosyjskich zmuszeni byli porzucić wszystko i zacząć życie od nowa. We Lwowie. Proboszcz parafii Bożego Miłosierdzia, ksiądz Rafał Zborowski, zachęca także inne parafie dekanatu lwowskiego do włączenia się w dobrą sprawę i zorganizowanie dystrybucji gorących, bezpłatnych obiadów dla potrzebujących na swoim terenie. Szczęść Boże, znajdujemy się w kuchni imienia świętego Józefa Bilczewskiego, która przygotowuje obiady dla około 300 ubogich, potrzebujących uchodźców. Każdego dnia przychodzą osoby potrzebujące po obiad, zarówno tutaj na Rzęsnej, jak i w innych miejscach we Lwowie. Dzięki zaangażowaniu księdza Jerzego Kolesińskiego, proboszcza parafii Pewli Wielkiej w Polsce, który sponsoruje nam tę działalność, możemy nakarmić rzesze osób potrzebujących, tych, którzy nie mogą sobie pozwolić, aby w tych czasach przygotować sobie ciepły posiłek ze względów finansowych, czy może okoliczności, w jakich mieszkają, w jakich się znajdują. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wspierają nas w tej działalności, aby ta kuchnia mogła działać. Thank you.